zrobiłaś to? Zniszczyłaś nadajniki? Nie znalazłam ich wszystkich, ale zrobię to. Zrobiłaś to? Zniszczyłaś nadajniki? Nie znalazłam ich wszystkich, ale zrobię to. Thank you.
Rosyjskie. Oznaczono to jakieś pobliskie miejsce, ale nie bardzo wiem, o co dokładnie chodzi. Te oznaczenia nie są po rosyjsku. Może to ostrzeżenie? Więcej informacji. Jeśli Konstantin będzie musiał zrobić, to sam nie będzie zadowolony. Przyciśniemy go, ale on ewidentnie zna metody przesłuchiwania. Uważam, że jest przywódcą ocalałych. Musi coś wiedzieć o boskim źródle. Znajdź jego słabość. Wykaż inicjatywę. Ten więzień. Może go odnajdę.
dam rady nic z tym zrobić. Trójca szuka źródła. Muszę sprawdzić, co wiedzą. Thank you.
nadzieję, że ostatnia taśma dotarła do ciebie na czas. Nagrywanie tych wiadomości dla ciebie zaczyna sprawiać mi przyjemność. Anna mówi, że muszę czasami oderwać się od książek i papierzysk, żeby przypomnieć sobie, po co to wszystko robię. Nienawidzisz mnie za to, że nie jestem przy tobie, ale pewnego dnia zrozumiesz, że moje wysiłki nie były na darmo. Buziaki i uściski. Ucz się pilnie w szkole. Wiem, że twoja praca była ważna, ale wówczas nie rozumiałam tego. Mimo to nauczyłam się, jak żyć samodzielnie i dbać o siebie. To były ważne lekcje.
Może jest wejście do starego więzienia. Tutaj oznaczono chyba coś, co znajduje się w pobliżu. Jesteś tam, Luke. Stać. Mamy ruch. Ktoś tu z nami pobiega. Mamy kontakt! Jestem po twojej stronie. Pracowałem dla Trójcy przy konserwacji sprzętu, ale chcę się stąd wyrwać. Ci ludzie są szaleni. Wykradałem im sprzęt. Jest twój, jeśli masz pieniądze. Nie zauważą braku paru drobiazgów, ale jeśli coś zmęszą albo zobaczą mnie z tobą, będzie po mnie. Potrzebuję niemożliwej do namierzenia waluty na wypadek, gdybym musiał zniknąć. Najlepiej złota. Dobijemy targu. Zobaczę, co uda mi się znaleźć.
niemieccy żołnierze. A tu się stało coś okropnego. W tej chwili nie dam rady nic z tym zrobić. To z pewnością rosyjski. Oznaczono tu jakieś pobliskie miejsce, ale nie bardzo wiem, o co dokładnie chodzi. Strasznie mi zimno.
Zrobiłaś to? Gotowe. Powtarzacze są wyłączone. Znakomicie. Nie mamy dużo czasu, ale skoro walczysz z nami, to ci się przyda.
Ej, miło cię znowu widzieć. Jeśli znalazłaś więcej złota, mam dla ciebie sprzęt. Zdaje się, że jeszcze o nas nie wiedzą, ale bądź dyskretna, dobra? Przyjmowałem już nielegalne zlecenia i wiem, że tego nie pochwalasz. Ale tego kontraktu nie mogłem odpuścić. Od lat polowałem na zlecenie od trójcy. Są dyskretni, płacą obłędnie i zawsze mają jakąś robotę. Wreszcie mi się udało, ale najchętniej już bym się wycofał. Jesteśmy w jakimś opuszczonym radzieckim obiekcie na totalnym zadupiu. Nikt nie mówi nam, co się tutaj dzieje, ale myślę, że przypadkiem pomagam naprawdę niebezpiecznym ludziom w zdobyciu atomówki lub w czymś równie strasznym. Serio, na to wygląda. Potwierdź, jeśli wiadomość dotarła. Stworzyłem w sieci zabezpieczony kanał. Wydaje się, że powinni zadbać o lepsze zabezpieczenia, ale do tego wynajęli mnie. Mieliśmy pewien problem z tubylcami. Pozbawili nas łączności, ale wszystko jest już pod kontrolą. Jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, zajmiemy się nią. Nie będzie takiej potrzeby. Jestem tu nie bez powodu. Zostałem wybrany. Doprowadzę sprawę do końca. Mam nadzieję. Hej! Laro, ocknij się, żyjesz? Ach, dzięki Bogu. Anna, co... co ty tu robisz? Nie wiem. Nie pamiętam. Laro, co się tu dzieje? Boję się. Strasznie mi przykro. Nie, pomyślałam, że trafię do ciebie. To wszystko moja wina. Co to? Co to za ludzie? Czego chcą? Szukają tego, czego szukał mój ojciec. Och, nie, Laro. Ostrzegałam cię. Czegokolwiek potrzebują, daj im to! To nie takie proste. Trzymaj się. Wyciągnę nas z tego. Znajdę sposób. Wystarczy. Naprawdę nie wie. Co? Ty... Nie. Jesteś z nimi? Nie wierzę w to. Ty... Ty szmal! Nie mogłaś odpuścić. Co? Wiedziałam, że znajdziesz to miejsce. A czego się spodziewałaś? Spójrz na to inaczej. Szukamy tego samego. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Chcesz nadać życiu sens. My możemy ci w tym pomóc. To chyba jakiś żart.
Przecież widziałam, jak działa Trójca! Odmawiasz? A jak ci się, kurwa, zdaje? Powiedz mi, Anno. Trójca zwerbowała cię, zanim zaczęłaś pieprzyć się z moim ojcem? Czy dopiero później? Kochałam Richarda. Ale był zaślepionym idealistą. I to go zniszczyło. Co byś zrobiła z artefaktem? Pokazałabyś go światu? Przywróciłabyś dobre imię ojcu? Wciąż jesteś naiwna. Jak mała, przestraszona dziewczynka, która próbuje naśladować tatusia. Koniec tej zabawy. Nie. Jeszcze nie. Ty i ja. Możemy jeszcze zagrać w jednej drużynie. Pomyśl o tym. Jeszcze nie koniec! Sufizem! Może nie potrafi być inny. Myślałam, że jestem tu sama. Ja też, a tu proszę. Jak ma na imię moja nowa znajoma? Nieważne. Długo tu nie zostanie. Konstantin nie jest zbyt cierpliwy. Ja też nie. Właśnie widzę. Niezła sztuczka. Wyciągniesz nas stąd? Nie ma żadnych nas. Nawet nie wiem, kim jesteś, ani co tutaj robisz. Przykro mi. Ale chwilowo nie jestem zbyt ufna. Beze mnie daleko nie uciekniesz. Nawet nie wiesz, jaką drogę już przebyłam. Co o nich wiesz? To sekta. Pradawna i tajna. Jej członkowie są przekonani, że realizują dzieło Boże. Z tego, co widziałam, daleko im do świętości. Co masz zamiar z tym zrobić? Dam ci znać, jak coś wymyślę. Ostro. Pewnie to usłyszeli. Tym bardziej trzeba się stąd wynieść. Można tędy wyjść? Nie, ale znalazłam coś, co może się przydać. Ostrożnie. Nie chcemy wzbudzać podejrzeń. Możesz wyjść na zewnątrz? Czekaj! Wypuść mnie! Mogę ci pomóc. Nie mogę ci zaufać. Nie musimy być wrogami. Teraz to rozumiem. Podejrzewam, że ty również. Lepiej pracuje mi się samej. Znam teren. Wiem, gdzie co jest. Szybko się uczę. To nie wątpię.
Mogę ci zaoferować coś cenniejszego. Wiem, czego szukacie wy wszyscy. Lara, weź to, gdybyśmy mieli się rozdzielić. Musimy stąd iść. Lada chwila będzie tędy przechodzić patrol. Wiesz, jak się stąd wydostać? Tak. Miałem trochę czasu na zapoznanie się z tym miejscem.